Witam serdecznie. Anna Kalinowicz i Tomek Makowski. Witaj, Tomku. Witam serdecznie. Dziś nie jako zawodnik, dziś nie jako organizator, dziś w roli widza. Tak, wreszcie mogę sobie spokojnie obejrzeć walki moich kolegów, zawodników, których chcę obejrzeć. Jeśli chodzi o Twoją federację, widzimy się w grudniu, tak? Tak jest, 16 grudnia w Nowej Soli. Jako znawca tematu, powiedz, czy taka gala, jeżeli chodzi o Muay Thai, była w Polsce potrzebna, jeżeli chodzi o zawodową galę, tak? Tak, myślę, że tak. No, jakby nie było troszeczkę, to Muay Thai jest moim zdaniem zaniedbane i wydaje mi się, że powinna być taka gala, gdzie jest no, stricte tylko i wyłącznie pod kątem Muay Thai. Mhm. Tutaj miał wystąpić, w sumie dwóch Twoich zawodników miało wystąpić, tak? Czyli jest popyt na Twoich zawodników. No tak, no są dobrymi zawodnikami, prezentują naprawdę świetny poziom, robią dobre walki widowiskowe, więc na pewno widzowie chcą ich oglądać, organizatorzy chcą na swoich galach. Mhm. A z Dawidem Polo znacie się też prywatnie, zdaje się, tak? Tak, znamy się naprawdę już bardzo długo, współpracujemy, prawda, trenuję z jego zawodnikami, przyjeżdżamy, no naprawdę jest świetna współpraca, pomagamy sobie, także naprawdę wszystko jest na świecie. Czy jako starszy kolega, jako fachowiec, tak, można powiedzieć, bo już za tobą no, tych gali jest spora ilość, podpowiadałeś też Dawidowi, jak organizacyjnie można by było to przeprowadzić? Ogólnie sobie pomagamy, tak, prawda, razem, poznaliśmy się razem tutaj z organizatorami, prawda, jeżeli tam Dawid miał jakieś pytania, czy organizatorzy, bardzo chętnie pomagaliśmy, prawda, no ja wychodzę z założenia, że lepiej, prawda, sobie pomagać, coś tworzyć naprawdę fajnego, niż jakieś niezdrowe konkurencje. Mhm. A jeśli chodzi o Twoją rękę, widzę już dzisiaj bez bandaży, bez gipsu, bez niczego. Tak, już ten gips jest ściągnięty, już trenuję, co prawda, no jeszcze mogę powiedzieć, że ani razu nie uderzyłem, no tam też z Tarielem próbujemy coś tam uderzyć, no jest, ten tydzień taki miałem sparingowy, no ale to też wszystko było takie pod kontrolą, no chcę zawalczyć 16 grudnia, no też nie ukrywam, że no, te treningi może tam nie są tak na pół gwizdka, ale no ta ręka naprawdę jest bardzo oszczędzana. Mhm. No Taryl jest świetnym tarczownikiem, tutaj wszyscy do niego permanentnie uderzają. Z tego miejsca pozdrawiamy Cię, Taryl, oczywiście. Pozdrawiamy. A jeżeli chodzi o rękę, to jeszcze będzie jakaś, czekają rekonwalescencja, jakieś operacje czy cokolwiek, czy na razie zostawiamy tak jak jest? To znaczy tak, zostawiamy tak jak jest. Prawda jest taka, że no, ta ręka na pewno nie wytrzyma po konsultacji z lekarzami. Po prostu no, powiedzieli, że to trzeba łamać, prawda, operacje, zrobić to raz porządnie. No też nie ukrywam, że po jakimkolwiek tam sparingu, czy jakimś tam nawet no, nie najmocniejszym uderzeniu, to ta ręka puchnie, zaraz trzeba lodem układać, żeby to jakoś tam wróciło do normalnego wyglądu. No, ja po prostu sobie już tak wbiłem do głowy, że no, zrobię tą walkę w grudniu i po tej walce no, już poddam się operacji i wylatuję do Tajlandii. Paweł Jędrzejczyk odmówił ostatnio walki, tak, tej w Tajlandii. Co ty sądzisz na ten temat? Pewnie macie ze sobą kontakt. Dlaczego taka decyzja? To znaczy tak, no rozmawiamy dużo z Pawłem, piszemy, także no widzimy się przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Rozmawialiśmy też o tym pojedynku, no wiadomo, no jest to no mega propozycja, prawda, na którą też Paweł zasłużył, no ale też nie ma co ukrywać, to nie jest dla niego kategoria wagowa. No nie schodził nigdy tak nisko, no też wiemy, że w Tajlandii, prawda, jest ważenie z samego rana w dniu walki. No też nie ma co ukrywać, że no nie odbuduje się do wieczora, a też zawodnik jest no naprawdę na mega wysokim poziomie. Jeśli chodzi o zbliżającą się galę, czy będą walki o pas? Tak, dwie walki o pas, właśnie będzie walczył Michał Szmajda w głównej, dostanie główną walkę i Emilia Czerwińska z zawodniczką z Holandii. Mhm. A jeżeli chodzi o pozostałą, jakieś newsy, mógłbyś nam coś tutaj, co jeszcze do tej pory nie było publikowane, a chcieliby oczywiście fani Twojej gali usłyszeć? To znaczy cały czas myślę nad czym, żeby zaskoczyć, prawda, całą tą publikę naszą. Nie wiem jeszcze dokładnie. Gromadzisz dość dużą właśnie publikę i Twoje gale są postrzegane względem znawców tematu jako na wysokim poziomie sportowym.
Tak, i no bardzo się cieszę z tego powodu. No ja nie ukrywam, że zawsze stawiałem na wysoki poziom sportowy, na dobrych zawodników. Nigdy nie robiłem czegoś takiego, że jeżeli zawodnik był z mojego gymu, czy mojego kolegi, czy był moim dobrym kolegą, no to szukaliśmy mu jakiegoś tam łatwego przeciwnika. Właśnie przeciwnie. Ta poprzeczka była cały czas podnoszona z walki na walkę. No i mi się wydaje, że no też przez to tak zyskały te gale. Rozmawiam, prawda, po galach z ludźmi, z moimi znajomymi, no każdy z nich powiedział, no, że naprawdę to jest fajny poziom, nic nie widać, że tu są jakieś ustawianki, że kolega, że no po prostu no tego typu rozmowy. No i wydaje mi się, że to zaprocentowało. Też mi się wydaje, że już masz na tyle stabilną i ugruntowaną swoją pozycję na rynku, że federacja może tylko się rozwijać tak naprawdę. No i też Dawidowi życzymy, żeby ta jego federacja też dziś stawia pierwsze kroki, ale żeby była kontynuacja. Myślę, że będzie wszystko dobrze, prawda? No też współpracujemy, pomagamy sobie i myślę, że naprawdę wszystko będzie działało fajnie. To nie zatrzymuje, dziś masz okazję zrelaksować się podczas oglądania walki, podczas tej gali, także wszystkiego dobrego. Dziękuję.